Idę hejaźm do Sandomierza. Tutaj stawiamy motocykl. I tutaj, jak to się nazywa ta brama? Jak przed chwilą mówili? To jest chyba główna brama wejścia do, na rynek sandomierski. Więc idziemy coś poglądać, cały ryneczek i może też od razu coś zjemy. No, a tak to jest. Aga mi zamarza po motocyklu, wszystkie takie rękawki, ona zimne dłonie ma. Idziemy na sam ryneczek, to jest stare miasto Sandomierza. Mega, na razie takie klimatyczne, zobaczymy jak będzie dalej. Japończyki. Jak widać pączki po 9,50. Koszulki ojca Mateusza. Tutaj mamy katedrę w Sandomierzu. Z katedry pójdziemy w kierunku zamku. Zobaczymy tutaj. Wejdziemy, możemy wejść nawet do środka. Czy jeszcze jakieś widoczki? Gdzie jest zamek? Myślisz? No, to by był zamek chyba. To dobrze, bo tam nie będziemy musieli wchodzić. To już winnica. Pewnie księża sobie już winą szalę z tego robią sami. Więc musi być dobry. No, wychodzimy z katedry i teraz widzimy, co to jest, a jest dzwonnica, tu jest na wprost, jest taka stara, a teraz idziemy, prawdopodobnie to będzie dom Długosza. To jest Długosza. A tamten dom Długosza, więc nie pomyliłem się, tylko o jeden. No jak na takie miasteczko malutkie Sandomierz, to tych atrakcji dosyć dużo mają. Będę jak trzeba przejść chyba do muzeum, 60 metrów. Nie
mieliśmy zamknięty dom do Gosza, ale jak napisane 40 metrów do domu i to jest ten czerwony. Tam dalej jest furtka, ale dzisiaj akurat jest zamknięte, więc następnym razem zwiedzimy. Jak to się nazywa? Podkłady? Podpłomyki. Podpłomyki, takie duże tam były. 18 zł podpłomyk, taki wielgaśny. O, Mariacka ulica. Szukamy czegoś dobrego do jedzenia. Na razie w większości wypadkach są jakieś gularze w chlebie. Galeria Sandomierska. Armata pospinana łańcuchami, żeby pewnie ludzie po piochu jej nie zabrali, bo by poszli gdzieś strzelać kogoś. A tutaj można dojść i jest pokonać 470 metrów trasy pod Starym Miastem, 40 minut. Można sobie zwiedzać, jeżeli ktoś ma ochotę, to tutaj musi się dać w prawo i idzie za miejsce. I tutaj ta strona rynku sandomierskiego. Można się napić zimnej lemoniady, coś zjeść. Jeżeli chodzi o kafejki, jakieś restauracje, jest tego dużo, można sobie wybierać dużo lodów, napojów. Dofinansujemy panów. Dofinansujemy grajków muzycznych, bo na takich rynkach to jest... Tak dodaje klimatu, że masakra. A te takie piękne rowerki. Pokażę, jakie kupiłaś krówki sandomierskie, różne smaki. W prezencie 10 zeta taki woreczek. Odkryła się na smaki. I wracamy powoli już do motocykla. Moto czeka na nas i jedziemy dalej. Teraz wchodzimy do wąwozu, gdzie będzie widać korzenie z drzew. Na zdrowie. Cukier spadł. Nie, za panu nie gorąco? Nie, jest.
O, a tak wygląda korzeń w tym wowozie. Tutaj nie wiem, czy mi tu zrobi jakąś ślizgawkę z ziemi. I tam Agula już idzie. Idziemy dalej. Taki malutki wąwozik, więc nawet starsi ludzie tutaj podchodzą i 4-minutowe przejście. Aha. Tutaj te korzenie są piękne. Bardzo pomysłowi, bardzo tacy, że chcą wszystko robić. Trzymam go, trzymam go. Psychika, trzymam go. Walczą. Zjazdówkę. No, tylko ciężko, widzę, bo idź. Podejdzie? Nie, no, nie wiem, czy to jest bezpieczne. Jakie te korzenie wielgaśne. I cały czas taki wąwozik z korzeniami na zewnątrz. No tu wygląda ogólnie w tym miejscu. No, ładnie, ładnie. Ta Aga idzie i pstryka foty. Tak, ładnie. Tu znaczy jak drzewo w powietrzu tam wisi. Mam nadzieję, że to mi się wszystko dobrze nagrywa. Także taki wąwozik, a ładny. Ach tu. Tak z góry patrzeć, jak głęboko te korzenie są. Już ten korzeń to jak drzewo grubości. Robi efekt, nie? No. Do tego miejsca przyczepiamy się. Wygląda super. Drzewo wisi. Słuchajcie, jak pięknie ptaki ćwierkają w tym wąwozie. Teraz dojechaliśmy do starego młyna. Tutaj zostawiamy motocykl. A tutaj mamy taką miejscóweczkę. To jest jedna część młyna. Jest tu po prostu mega klimatycznie. Kiedyś tędy płynąłem kajakiem. Też zrobiłem odcinek na ten temat. Potem przenosiliśmy kajaki na drugą stronę. Idziemy zobaczyć teraz z drugiej strony. To wam pokażę. Jeszcze tutaj. No. I to jest jeszcze taki bandyt. Teraz schodzimy tutaj niżej. Nie wiem, czy będziecie widzieć tutaj w tym starym młynie, jaka tam śruba cały czas się kręci.
Jak ci się jaka podoba miejscówka? Ładna, fajna, no. Idealne miejsce na poduszkowanie. Tutaj wchodzimy do młyna od drugiej strony rzeki. To jest takie wielkie drzewo. Stare. Dzięba. I młoda dziewczyna przede mną. Dziękuję, kochanie. I stąd to wygląda. Chcieliśmy wam pokazać tą śrubę z bliska. Tutaj. Na razie jest ok. Tu już trochę gorzej. Ale jeszcze. I tak to wygląda z tej strony. Do tego miejsca jak najbardziej przyczepiamy się. Jak? Super. Pokażę wam jak przed chwilą małżeństwa wodują kajaki. Jeden kajaczek i za chwilę drugi będzie. Z takim wielkim pojemnikiem. Wrócimy tu na słupach lub kajakowo. Zrobimy odcinek. Klimat jest niezły, prawda? O! Hop! Już skoczyli. Razem! Połamania wioseł! Jesteśmy na zamku w... gdzie to było? Sopkowie? Tak? Sopkowie. Tutaj przy samym wjeździe są konie i bawią się w raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Te są, a tamten, nie wiem czy gdzieś z daleka. Stoi głową do muru i podgląda, czy się ruszają, czy nie. No, a my stanęliśmy sobie. Jest tu darmowy parking. Przy wjeździe do zamku i tutaj stoi nasza maszyna i teraz idziemy do środka. No a tutaj mamy wejście do zamku. Aga fotkę robi. Zobaczcie, zamek rycerski w Sopkowie. Taki herb mają. Tutaj takie drewniane nastrugane drzewa, chyba jakby ktoś chciał atakować ten zamek. I tutaj macie główne wejście do zamku. O ile tutaj jest herbów, zobacz. O, jakie od razu. No, bilet wstępu 10 zł. Bilecik wstępu 10 zł, może wejdziemy i się napijemy czegoś. Ten wóz pasuje do mojej żony. To kunia nie ma, czy mnie by trzeba było zaprząc. Ale tu jest ładnie. Taki malutki, a bardzo, bardzo klimatyczny. Do tego miejsca przyczepiamy się. A bo tutaj są czasami, kiedyś byliśmy pokazy tych puszczania sokołów. O, są, a to są papugi. Cześć dziewczyny. Może chłopaki. Nie mówię nic. Chłopaki. Nie gadę. No, malenka. Chodź no. Głowa ci się wykrzywiła.
tam. Taki drapieżny. Tutaj nie widzę żadnego. Pewnie gdzieś puścili, żeby latały. To jest sowa. Nie boi się? Jesio. Tutaj są takie stanowiska. Ale zobaczcie. Tutaj sobie na pewno siądziemy, coś sobie wypić, jakąś kolę czy piwo bezalkoholowe. Sprzęty do kupienia. Muzyczka fajna leci. To jest restauracja. Zobaczcie na to. A gdzie cię już jest? Szykujesz? Cześć. No to fajne. Ej, jakaś to jest milutka w ogóle. Pago! Ojejku, pago, uspokój. O, kiedyś się też chce być głaskany. O, też Lizus, jak luna nasza. Tam się Aga bawi z pieskiem i z sową małą. Idziemy szukać jej mamy, dużej sowy. One tutaj sobie żyją normalnie na wolności i czasami śpią z psami razem. O. Gdzie ta duża może być? Podobno... O, jest duża. Widzę ją. Aga, tu jest duża. Tu jest duża sowa. I jeszcze raz, zobaczcie, jaka ona jest piękna. Są jedną z tej samej urody co Agnieszka. Cześć. Zobacz. Hej. Komunikują się ze sobą. O. A tam Ara krzyczy, halo, halo. Ara. Ara. Ara, słyszycie? No i papugi wołają nas. Ara, halo, halo. Więc musimy z powrotem do nich wrócić, bo nas polubiały. Ciekawe, czy wołają właśnie tak. Chyba weźmiemy ich tu, przyjedziemy, stracimy. Słyszycie? Ja teraz już nic nie mówię. Słuchajcie. Kto nas wołał? Ara. Kto wołał Ara? Halo? Kto halo wołał? A teraz zwiedzania ciąg dalszy. Tutaj są mury chyba starego zamku. Taki mają ogród. Teraz, o, tam panie ubrane jak hrabinki. A teraz idziemy. I tutaj też musicie być przygotowani, bo też to jest petarda. Już tu kiedyś byłem, więc wiem czego, co się za chwilę pokaże. I idziemy, idziemy i patrzcie teraz na to. Normalnie nidą spływa się na teren zamku. Tu Aga się bawi z koniem. Cześć koniku. Widzisz mi kamerki? Tam sobie jeżdżą. I tutaj. I tutaj można sobie kajakiem dopłynąć. I prawdopodobnie za chwilę będą tędy spływać te dwa małżeństwa, które widzieliśmy koło młyna. Zobaczcie, kajakowo. Jakimi terenami fajnymi się płynie. Rzeka nie jest jakaś super ostra, delikatnie płynie, więc wiosłowania jest mi dużo, dużo mniej.
A tutaj zauważyłem jeszcze starą, zarośniętą łódź, której wcześniej nie widziałem. Nawet jest z tym, ze sterem. Nie będę na nią wchodził, ale jest klimat.